Do kogo będę tu mówił? I to jest myślę dosyć ważne. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć tę konferencję do osób, które są same, bez względu na to, czy tam są młode i jeszcze są same i liczą, że jednak nie będą same, czy też może ktoś już jest w tym wieku sam, że już wie, że raczej będzie sam, w związku z tym, że małżeństwo się nigdy nie pojawiło i raczej może już nie ma jakiejś opcji, że będzie, no ewentualnie było na przykład i się rozpadło i też zasadniczo została opcja bycia samemu. Więc jak głównym targentem będzie, że tak powiem, taki rodzaj osobnika. Nie mówię tego do małżonków, dlatego że wasze powołanie jest inne. Nie mówię tego do konsekrowanych, chociaż ono jest trochę podobne, ale jest inne, dlatego że jest wyborem pewnym. Natomiast przede wszystkim będę mówił do tych, którzy są samotni nie z wyboru, Czyli nie dlatego, że tak postanowili, odczytali tak swoje powołanie, tak swoją drogę, tylko z jakichś powodów no są sami. W momencie, kiedy człowiek znajduje się w takim stanie, to oczywiście przypuszczam, że pierwsze pytanie i zasadniczo najważniejsze pytanie i ciągłe pytanie, które się rodzi w głowie, no to jest oczywiste pytanie, dlaczego? W sensie, czemu mi się to dzieje? Z jakiego powodu tak jest? Odpowiedzi w świecie i w kościele oczywiście jest milion. Można usłyszeć zupełnie absurdalne jakieś debilne wręcz. Można usłyszeć jakieś takie mądre i pseudoteologiczne, że Pan Bóg tak chciał i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest bzdura. Chciałbym, żebyśmy zaczęli oczywiście od Ewangelii, bo trzeba wszystko czytać tak jak Pan Jezus powiedział, a On to wszystko wyjaśnił i to w ogóle strasznie prosto wyjaśnił. Nie mówię, że prosto to zastosować, ale prosto jest wyjaśnione, jakby wiadomo o co chodzi. Tekstem kluczowym dla wszystkich tutaj, którzy są samotni, nie z wyboru bądź się obawiają, że zostaną samotni nie z wyboru, jest XIX rozdział Ewangelii Św. Mateusza. Proszę ten rozdział wydrukować, powiesić na ścianie i czytać go do skutku aż dotrze, i zrozumiecie. Posłuchajcie. Gdy Jezus skończył przemawiać, opuścił Galileę i drugim brzegiem Jordanu przybył do Judei ponożała za nim wielka rzesza ludzi, a on ich tam uzdrowił. Wówczas podeszli do niego faryzeusze i zapytali go podstępnie: Czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że na początku Stwórca stworzył ich mężczyzną i kobietą? I dodał: Z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę, a połączy się ze swoją żoną. I stają się dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Lecz oni odpowiedzieli: To dlaczego Mojżesz nakazał wręczyć dokument rozwodu, aby oddalić żonę? Powiedział im: Mojżesz pozwolił Wam rozwodzić się dlatego, że macie zatwardziałe serca. Lecz na początku tak nie było. Dlatego mówię wam, oprócz przypadku nierządu, jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, cudzołoży. Powiedzieli mu wtedy jego uczniowie, jeżeli tak się mają sprawy między mężem a żoną, no to lepiej wcale nie zawierać małżeństwa. On zaś odrzekł. Nie wszyscy to pojmują, lecz jedynie ci, którym to jest dane. Niektórzy bowiem już od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Innych niezdolnymi uczynili ludzie. A jeszcze inni postanowili nie zawierać małżeństwa ze względu na Królestwo Niebieskie. Kto może to pojąć, niech pojmuje to jest najważniejszy tekst, według którego można w jakikolwiek sposób zabrać się za taki stan życia, który oznacza niewybraną samotność. Zobaczcie, że cały ten fragment rozpoczyna się nie od rozmowy o samotności, nie od rozmowy o bezrzędności, tylko od rozmowy o małżeństwie. I nie wolno tego fragmentu też czytać, jakby tylko sobie wycinając tą końcówkę, nie? O tych bezrzędnych tam z trzech powodów, tylko to jest jedna duża rozmowa. Najpierw przychodzą faryzeusze, podstępnie próbują pana Jezusa no, postawić przed jakimś faktem. W sensie słyszeli gdzieś tam pewnie w jego mowie, to było wskazanie na górze, kiedy mówił, że nie wolno oddalać swojej żony, no a mają w prawie zapisane to, co mają. No rzeczywiście w prawie Mojżeszowym istniała taka klauzula, że mąż, jeśli mu się żona już przestała podobać, na przykład trzeciego dnia po ślubie, no to mógł napisać Pisemko, Pani dziękujemy i tyle. Nie? Tak była pewna forma oddalenia swojej żony. I oni w związku z tym, że słyszeli, że Jezus mówi coś innego, że Jezus gada o tym, że tak ma nie być, no to przychodzą i pytają, zadają pytanie takie, żeby go potwierdzić na słowie. Jezus bardzo wyraźnie, i to jest strasznie ważne, zaznacza, że powołaniem człowieka i tak było od początku jest małżeństwo. Uwaga, koniec, kropka. Powołaniem człowieka wszystkich, jak tutaj siedzimy, tak nas Pan Bóg stworzył i wymyślił, jest małżeństwo. Jest to, że mężczyzna znajduje kobietę, kobieta znajduje mężczyznę wchodzą ze sobą w związek małżeński, Pan Bóg ten związek błogosławi i są w tym związku do końca życia. Zobaczcie, że apostołowie, kiedy to usłyszeli, to zdają bardzo dziwne pytanie. No to jeżeli tak się sprawy mają, w sensie jeśli mamy ze sobą być do końca życia, no to chyba się nie warto żenić. Zobaczcie, co to są goście w ogóle, to jest genialne pytanie, bo my zazwyczaj to przechodzimy na tym pytanie tak do porządku dziennego, nie? Oni słyszą, że Pan Jezus mówi, jak masz żonę i jak z nią jesteś to skoro cię Bóg z nią złączył, to niech ci taka durna myśl do głowy nie przychodzi, żeby ją oddalić. I stoi tam Piotrek i tak Piotrek miał żonę. Nie wiemy, czy jeszcze żyła, czy też był już wdowcem. Tego nie wiemy, ale miał żonę, bo miał córkę. Miał teściową, więc musiał mieć żonę. Więc Piotrek tam, no, nie, nie da się mieć teściowej, nie posiadając żony, nie? Więc zobaczy, że Piotrek słucha tego i mówi, kurde, to jak ja mam być do końca życia z nią, to może lepiej bym się nie rzedził, nie? Wtedy Pan Jezus mówi, słuchajcie... Jest tylko jedna, jedyna opcja, w której bezżeństwo jest czymś sensownym. I potem wymienia te trzy powody. Dwa powody, zauważcie, są niezwiązane z wolą ludzką, w sensie z decyzją człowieka. Tylko jeden powód jest związany z decyzją człowieka. Otóż Pan Jezus mówi: W normalnej sytuacji, kiedy każdy mężczyzna i każda kobieta powinni być razem, to w świecie nam się zrobiło tak, że występują Trzy przypadki tego, że tak nie jest. I trochę Pan Jezus mówi, ale to nie jest normalne. Normalnie powinno być tak, że jesteśmy mężem i żoną. Proszę się nie bać, bo widzę już w niektórych oczach takie już tutaj takie coś, matko Boże, jest to nienormalny. Powiedz, co tu ze mną? Spokojnie, jakby dojdziemy do tego. Mamy jeszcze półtorej godziny, dajcie mi trochę czasu, nie? Ważne jest, żeby od tego zacząć, bo inaczej od tego nie zaczniemy, to możemy zacząć, bo taki będzie punkt dojścia, że w ogóle małżeństwo jest nie, nic nie warte, bo taki będzie punkt dojścia. Ale to dojścia. Musimy zacząć. Wiecie, że żartuję trochę, tak? Może, na no, mnie no, no, patrzycie, ja się trochę boję już.